Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dziewiątego maja w środę wita Państwa Marzena Machniak i zapraszam na informacje z telewizji Dami w Legnicy. A dziś powiemy o basenach odkrytych i politycznej burzy wokół nich oraz o tym, ilu wolontariuszy pojedzie w lipcu na Ukrainę. Legnica z basenami odkrytymi z prawdziwego zdarzenia, czy to możliwe? Prezydent Legnicy zapewnia, że tak, ale jak przypomina radny Jarosław Rabczenko, włodarz zapewnia o tym od blisko 10 lat. Czy zbliżające się wybory są okazją, by znowu pomachać legniczanom przysłowiową marchewką przed nosem? O basenie jak ze snu legniczanie słyszą już od blisko dekady. Komunikaty na temat budowy kompleksu basenów odkrytych przy ulicy Radosnej, jakie przekazuje prezydent Legnicy, pojawiają się systematycznie od 2009 roku. Temat wyjątkowo nabiera mocy tuż przed wyborami. Tym razem włodarz miasta zapewnia, że ma gotowe już pozwolenie na budowę wydane 4 grudnia 2017 roku oraz dokumentację na budowę letniego parku wodnego przy ulicy Stromej. Obiekt ten uzyskał zgodę konserwatora zabytków, bo zanim mogliśmy uzyskać pozwolenie na budowę, tutaj swoje zdanie musiał wypowiedzieć konserwator zabytków, który pozytywnie zaopiniował realizację tego przedsięwzięcia. Czyli przedsięwzięcie to będzie obejmowało całą infrastrukturę istniejącą na tym obiekcie, tą historyczną. Nowy wodny obiekt pod nazwą Aquafan Legnica miałby mieć m.in. wodny plac zabaw dla dzieci, 4 zjeżdżalnie, rwącą rzekę, rury wodne, a poza tym siłownię, boisko czy miejsce na gastronomię. Wszystko ma zajmować powierzchnię 24 tysięcy metrów kwadratowych. My jesteśmy gotowi już w tej chwili do realizacji tego przedsięwzięcia. Uchwała Rady Miejskiej będzie niejako wejściem w realizację już fizyczną. Rada Miejska ma podjąć uchwałę, która pozwalałaby na realizację inwestycji spółce komunalnej Strefa Aktywności Gospodarczej. SAK sprawuje obecnie pieczę tylko nad terenem lotniska. Koszt inwestycji ma zbliżać się do 20 milionów złotych. Zaznaczmy, że obiekt w głównej mierze będzie służył legniczanom tylko w sezonie letnim. Pieniądze na inwestycje znaleźć ma właśnie wspomniana spółka. I tu koło się zamyka, bo jako spółka miejska zapewne finanse otrzyma od miasta. Gdyby nas nie było na to stać, na pewno byśmy tego nie realizowali. Ja nie wiem, skąd takie informacje. To będzie zrealizowane z kolejnych okresów budżetowych. Natomiast, proszę Państwa, deklarując realizację takiego przedsięwzięcia, robię to w sposób odpowiedzialny i kompetentny. Opieram swoje informacje i decyzje na przesłankach ekonomicznych i na przesłankach merytorycznych. Tymczasem koszt budowy kompleksu Aquafan Legnica ma być podobno dużo wyższy, bo jak dodają opozycyjni radni, będzie to aż 27 milionów złotych. Jarosław Rabczenko i Maciej Kupaj grzmią, że wydawanie takiej kwoty na basen, który będzie czynny 2 miesiące w roku, to marnowanie publicznych pieniędzy. Zależy to od aury, na ile ona pozwoli. Jest jednak pewnego rodzaju nieodpowiedzialnością i tutaj uważamy, że basen tak, ale taki, który będzie przede wszystkim służył mieszkańcom przez cały rok. Tak wysoki koszt inwestycji wynika ze strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020+. Prezydent prezentował dokument pod koniec listopada ubiegłego roku. Wydatkowanie tak dużej ilości środków powinno być poprzedzone konsultacjami z radnymi, z mieszkańcami, czego oni oczekują, jakie są ich oczekiwania. Przede wszystkim też sprawdzenie pod kątem biznesowym, co się będzie bardziej opłacało, bo jak patrzyłem na inne przykłady takich parków całorocznych, basenów całorocznych, te koszty funkcjonowania wcale nie są większe niż te wysokość dopłat, to jest mniej więcej zawsze około 2 milionów złotych gmina dopłaca, natomiast mieszkańcy mogą korzystać z tego basenu cały rok. Jarosław Rabczenko przed 4 laty mówił o potrzebie budowy parku wodnego w Legnicy, tyle że miałaby być to kryta pływalnia. Tak ważne, kosztochłonne projekty,
należy jednak realizować, konsultując je zarówno z mieszkańcami, ale też z radnymi, którzy biorą de facto odpowiedzialność, bo to radni głosują nad przyznaniem środków na konkretne rozwiązania. Nie wiemy, jak skończy się historia parku wodnego w Legnicy, bo o takich atrakcjach słyszy się od 2009 roku i póki do basenu nie wejdziemy, to nie uwierzymy. Jesienią Polacy w całym kraju pójdą do urn, by zdecydować, kto będzie przez kolejne lata rządził ich miastami, gminami i powiatami. Najbliższe miesiące będą okazją dla wszystkich kandydatów na kuszenie przedwyborczymi obietnicami. Nagle otwierane będą różne drogi, inwestycje, znajdą się też pieniądze na dotacje, zakupy niezbędnego sprzętu i mnóstwo innych. Warto się z tego cieszyć, bo po wyborach kurki z wodą w basenie mogą się nagle zakręcić. Eliminacje przeglądu kapel rockowych już w sobotę. Legnickie Centrum Kultury w ramach kolejnej odsłony Freestage zaprasza widzów na ucztę pełną rockowych nut w wykonaniu lokalnych artystów. 12 maja na scenie w Spiżarni lokalni artyści z Legnicy i powiatu legnickiego będą mogli zaprezentować swoją twórczość w ramach cyklu Freestage. Przegląd kapel rockowych rozpocznie się o 16:00. Dwa zespoły, które podczas sobotnich eliminacji zwyciężą, wezmą na pewno udział w finale, który odbędzie się 9 czerwca na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Ci, którzy nie zdobędą miejsc zwanych pewniakami, i tak będą mogli spróbować swych sił w czerwcowym finale, ale muszą spełnić pewne warunki. To wszystkie zainteresowane zespoły mogły wziąć udział w tych eliminacjach jakby już tradycyjną metodą, czyli przesyłanie materiałów demo, które będzie oceniało jury, i mam nadzieję, że któryś z tych zespołów, które na przykład w ramach eliminacji legnickich nie załapią się bezpośrednio do finału 9 czerwca, w oczach jury jednak znajdą uznanie i także pojawią się na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. O tym, które zespoły zwyciężą sobotnie eliminacje, zdecyduje jury, ale też publiczność, która otrzyma przy biletach karty do głosowania. Wstęp na sobotni koncert to koszt zaledwie 5 zł. Drugi etap projektu Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia zdobył zainteresowanie 8 wolontariuszy z PWSZ w Legnicy, którzy w lipcu pojadą na Ukrainę. Do programu wciąż można się zgłaszać, działania można też wspierać, przekazując datki, które trafią do Polonii na Ukrainie. Do 7 maja do projektu Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia zgłosiło się 8 chętnych. Wolontariusze od 3 do 13 lipca będą przebywali na Ukrainie, gdzie zajmą się pielęgnacją polskich cmentarzy. Cmentarz był bardzo zaniedbany, więc te prace, które w zeszłym roku wykonywaliśmy, były naprawdę ciężkie. Potrzebowały też zakupu sprzętu, który został zakupiony dzięki wsparciu z Fundacji KGHM. Do grupy wciąż można dołączyć, i to niezależnie od wieku. Warunkiem jest posiadanie na czas wyjazdu ważnego paszportu. Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, dojazd i nocleg. Akcję zabezpiecza finansowo m.in. Fundacja Wschód. Na pewno będziemy skupiać się na tym, żeby znowu odchwaścić, wyrwać trawę, czy skosić przede wszystkim trawę, która pewnie już zarosła, pozapalać znicze, wyczyścić groby, odświeżyć napisy, więc takie typowo odrestaurowanie pewnych elementów, no i czyszczenie, prace porządkowe. Udział w lipcowym pobycie na Ukrainie nie jest jedyną formą pomocy. Inni, którzy chcą wesprzeć polskie dzieci na Ukrainie, mogą przekazać datki. Chcemy uzbierać dla dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, ale też które przebywają w domu dziecka w pobliskich Koturzanach i w Snitkowie, dary, w związku z czym jakby cały czas trwa zbiórka. Zbieramy artykuły szkolne, zeszyty, książki, kolorowanki, bibułę. Więcej informacji na temat obu akcji można znaleźć na stronie PWSZ. Datki, które Legniczanie chcą przekazać Polakom na Ukrainie, można przynieść bezpośrednio na teren uczelni PWSZ. Ogólnopolskie Święto Kabaretowe odbędzie się 9 czerwca w Miłogostowicach. W ramach letnich spotkań kabaretowych Ściernisko wystąpią m.in. Para Nienormalni, Kabaret Młodych Panów i Kabaret Jurki. 9 czerwca Nie lada gratka czeka na wszystkich miłośników dobrego humoru. Zapewnia o tym Robert Motyka z kabaretu Para Nienormalni. Odpalamy Ściernisko w Miłogostowicach, w pięknym miejscu, ściana lasu z jednej i z drugiej strony.
Oczywiście scena stanie na łące, liczymy na Państwa obecność, tym bardziej, że na ściernisku, na scenie, na jednej scenie pojawią się Paranienormalni, pojawi się kabaret Jurki z Zielonej Góry i kabaret Młodych Panów Śląsk. Zapraszamy serdecznie, licząc na dobrą pogodę, ale podobno dobra pogoda jest już załatwiona. Jak dodaje artysta, przy tej okazji można liczyć na nowe skecze przygotowane specjalnie na tę okazję. Będą to skecze, których Państwo wcześniej nie widzieli ani w telewizji, ani w internecie. Są niespodzianki, na które myślę warto się skusić, warto przyjść i zobaczyć, jak również stare skecze, które wszyscy kochamy, czyli szlagiery kabaretowe, ale po raz pierwszy w takim anturażu, w takich okolicznościach przyrody właśnie na łące. Kabaretowe ściernisko oprócz Miłogostowic odbywać się będzie w tym roku także w Sienia Wieżarskiej oraz w Porąbce. I tym rozrywkowym akcentem kończymy dzisiejsze informacje z Legnicy. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Mateusza Bęsza zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia.